Marylo, myślę, że tutaj będzie w zasadzie dobrze. O tak, tak, tu się rozłożymy. A gdzie dziadek i Maurycy? Tam. Chodźcie tutaj. Dziadek! Dziadek strasznie się grzebie. Pośpieszcie się, twój ojciec Marylo wlecze się zupełnie, jakby miał 100 lat. No najprawdopodobniej niedługo skończy już 100 lat, Grzegorzu. Co ty powiesz, nie wygląda na to. Przecież przed chwilą sam powiedziałeś, że wlecze się, jakby miał 100 lat. Wlecze się, ale nie wygląda, brat. Kto się wlecie? Wiesz, a oto. A kto nie wygląda? Nieważne. Chcę wiedzieć. Czuję się znowu, spiskujecie za moimi pleckami. Grzegorz powiedział, że ojciec wlecze się, jakby miał 100 lat, ale nie wygląda. No. Grzegorz tak powiedział? Tak. Dziękuję ci, to ładnie. Proszę bardzo. A na ile wyglądam? No cóż, w zasadzie wygląda papa na jakieś 97. A ile to ja mam właściwie lat, córeczko? No, coś koło tego. Aha, to znaczy, że wyglądam na swoje lata. Tak, papo. A to dlaczego powiedziałeś, że nie wyglądam? Powiedziałem, że nie wygląda papa na 100 lat. Ja nie rozumiem. No, różnica nie jest zbyt wielka i dlatego trudna do uchwycenia. Jaka różnica? Pomiędzy wiekiem papy a wyglądem. Chciałeś powiedzieć pomiędzy chodem a wyglądem. Chodem? Chodem. Tak. Grześ uważa, że wlecze się ojciec tak, jakby miał 100 lat. Tak uważam. Wypraszam sobie. Proszę bardzo. Niemniej jednak tak jest i nic na to nie poradzę. Natomiast rzeczywiście nie wygląda jeszcze papa na 100 lat, tylko na swoje lata, to znaczy na 97. A więc różnica pomiędzy wleczeniem się papy a wyglądem wynosi dokładnie 3 lata. To właśnie miałem na myśli. Nie krzycz tak, Grzesiu, bo nic nie można zrozumieć. Trzymajcie mnie. A już pobój się, Grzegorzu. Przyjechaliśmy nad morze nie po to, żeby się kłócić, ale żeby odpocząć i nabrać nowych sił najprawdopodobniej. A jeżeli dostaniesz teraz zawału, zepsujesz nam wszystkim wakacje. Egoistotnie. Mówiłem zostawić go w domu. Kogo? Papę zostawić. Działa mi papa na nerwy. Nie wyobrażam sobie wspólnego odpoczynku w tych warunkach. No i trudno stało się. Zabraliśmy ojca nad morze i w tej chwili nie ma już, nie można już na to nic poradzić. A ty bądź realistą, Grzegorzu, i nie denerwuj się bez potrzeby. Otóż to. Uspokój się, chłopcie, jeszcze raz. Spokojnie wyjaśnij mi, kto na ile się wlecie, a kto na ile wygląda. Maryla! Powiedz mu, żeby mi dał spokój. No niech ojciec usiądzie sobie grzecznie na piasku i nie zadaje żadnych pytań. Gdzie, tutaj? Tak, albo tam, gdzie baba woli. Dobrze, dobrze, usiądę tutaj. Dobrze. Dobrze! Nie krzycz na mnie! Ty nie uważasz, córeczko, że Grzegorz jest piękny, kiedy się złości. Och, czuję, tak, że się ojciec dzisiaj doigra. Gdzie jest Maurycy? Tam stoi. Boże, drogi Boże, Maurycy! Maurycy! Dziwne. Stoi, jakby nie słyszał i patrzy na morze, no. Maurycy! Przecież nie reaguje. Co mu się stało? Nic. Widocznie widok morza wywarł na nim tak wstrząsające wrażenie. Nie zapominaj, Marylko, że nasz syn po raz pierwszy w zasadzie zetknął się dzisiaj z bezmiarem morza. Wrażliwe dziecko. Zamurowało go. I tak samo zamurowało mnie, kiedy w niezapomnianym roku 1907 zobaczyłem kałużę. Kałużę? Co w tym dziwnego, papo? Musisz wiedzieć, że stało się to na pustyni. Niebo było bez jednej chmurki, upał 40 stopni w cieniu, a tu nagle kałuża, prawda? No cóż, zdarza się. Chciał papa powiedzieć, nie zdarza się, zdarza prawda? Się, bałwanie. Sam przecież widziałem ją na własne oczy. Co to ja, kałuży nie widziałem, czy co? Mario. Nigdy nie zapomnę tej kałuży, a ty, Grzesiu, liczę lepiej nie słowami. Marylo! Liczę nie słowami, no. Ona nie słyszy, zamurowało ją. Jak to? No spójrz tylko, stoi nieruchomo, oczy ma wybałuszone. Możesz ją teraz szarpać, kłuć, parzyć i nic, ani drgnie. Ja znam to. Ale co ją zamurowało? No myślę, że zamurował ją widok Maurycego, którego zamurował widok morza. Musisz wiedzieć, Grzesiu, że zamurowanie często się udziela. Wtedy w Mandziurni kałuża zamurowała mnie, a ja zamurowałem kaprala Jedziniaka, a kapral Jedziniak z kolei zamurował resztę oddziału. Stalibyśmy tak zamurowani nie wiem jak długo, gdyby na szczęście nie zjawili się Japończycy, którzy otworzyli do nas ogień. No zdarza się, tak. Ale co robić, ojcze? Zostaw ich lepiej, Grzesiu, niech sobie tak stoją. I nie patrz na nich, bo jeszcze ciebie zamuruje. Myśli papa? Tak, siadaj, Grzesiu. Nie przejmuj się, zobaczymy, co Marylka ma tu w kosiku. Ale może wezwać pomoc, ojcze. Nie, tam co nagle to podjabli. O, niech mnie kule biją, przecież to jest chlebek z ziemią. Nie mam apetytu. Idziemy lepiej.
jak to mówią, suchy chlebek, nie ma tego, co by tego dobrego, co by na tego złego, co by na dobre nie wyszło. I odwrotnie. Nad morzem to zawsze mama powiedzieć. Mówię ci, zjadłem konia z ziemem. Chyba z kopytami. Kopytami z ziemem, co to? Leci to już. Helikopter. Gdzie? Tam. Widzi papa? Widzi. Papo! Papo! Grzegorzu! Papo, obudź się! Papo! Zamknęło go. Nie szarp nim, tak jeszcze się rozleci. To ty? Całe szczęście, bałem się o ziemię, Maryju. Dlaczego? Zamurowało cię, byłaś zupełnie nieprzytomna. Ja? Tak, patrzyłaś na Maurycego, stałaś nieruchomo i nic nie słyszałaś. Usłyszałam jakiś huk. To był helikopter. Helikopter? Maurycy. O co chodzi? Synku kochany. Bez czułości. Dlaczego dziadek Jacek siedzi w tej dziwnej pozycji z kanapką w ręce? Zamurowało go na widok helikoptera, tego samego helikoptera, którego warkot przywrócił was do przytomności. Byliśmy nieprzytomni, ja też? Tak, synku. Widok morza wywarł na tobie wstrząsające wrażenie. Stałeś jak oniemiały. Zamyśliłem się. O czym myślałeś? Pewnie o ogromie przyrody, synu. Nie, nie. Przepowiadałem sobie w myśli ważniejsze połączenia kolejowe. Czef, pisz, czef i tak dalej. Myśleliśmy z matką, że przeżywasz pierwsze zetknięcie z tą bezkresną w zasadzie dalą. Wyglądałeś tak, że twoją matkę także w zasadzie zamurowało. Rozczarowałeś mnie, Maurycy. Myślałam, że masz w sobie więcej romantyzmu. A gdybym wiedziała, że przepowiadasz sobie rozkład jazdy, nie zapatrzyłabym się tak na ciebie. Co z dziadkiem? Niech sobie siedzi, przynajmniej nic nie mówi. Chcielibyście. A więc papy nie zamurowało. Oszukiwał papa nas jak zwykle. Tak, zobaczyłem kątem oka, że Marylka wraca do przytomności. Wolałem więc na wszelki wypadek zamurować się i przeciekać. Co przeczekać? O, nie wiedziałem, jak zareagujesz na to, że zdążyłem już zjeść drugie śniadanie. Proste, nie dostanie ojciec obiadu. Zobaczymy. I kolacji też. Poniesie papa zasłużoną karę. A teraz do roboty! Musimy zrobić sobie porządny grajdoł. Pomóż mi, Maurycy. No i tak, to świetna myśl. Niech ojciec tak nie siedzi, tylko zacznie kopać z tamtej strony. Ale nie mam mowy. Jeżeli mam głodować, to muszę zaoszczędzić siły. Daruję ojcu tym razem pod warunkiem, że przyłoży się ojciec do pracy. No to co innego. Nie chciałbym się wtrącać, Maryno, ale postępujesz w zasadzie niekonsekwentnie. Papa nie powinien dostać obiadu ani kolacji. Poszukałam go, rzecz jasna. Aha, to co innego, tak. Na tyle się staruszek, na podzi, a potem o. Figak z magiem, tak to lubię. Z ojcem tylko po dobroci. Jak myślisz, Maurycy, o czym oni tam rozmawiają? Czuję, że coś kniją przeciwko mnie. Myśli dziadek, że chcą dziadka przekręcić. A tak, oszukać, jestem tego pewien. Ja sobie dam radę. W jaki sposób? Ja nie powiem ci, Maurycy, ja nie ufam nikomu, nawet tobie. Słusznie, dziadku. Potrafię kłamać bez zmrużenia powiek. Najwęższą szparę jeszcze zdołam wcisnąć kit. Bez przyjemności beznamiętnie leję wodę i rzadko kiedy jest mi potem wstyd. Nauczyłem się tego od ojca, od matki, kłamstw na wszystkie okazje i na wszystkie przypadki. Dziękuję ci, tato, dziękuję ci, mamo, już teraz potrafię. Potrafię tak samo. Nie ufam nawet pogodnemu niebu. Parasol z sobą i w największy noszę skar. Ostrożny jestem, jakby przyszło co do czego. Na plecach oczy zapasowe mam. Nauczyłem się tego od ojca, od matki, ostrożności, czujności, jak się ustrzec od wpadki. Dziękuję ci, mamo, dziękuję ci, tato, sam teraz potrafię. Dziękuję wam za to.
życiową mądrość cenię, daję słowo. Znam sposób pewny, by się w górę szybko wspiąć. Podkładam świnie delikatnie, bezszmerowo. Nie zapominam w porę umyć rąk. Nauczyłem się tego od ojca, od matki, wszelkich ciosów, zdradzieckich polowania, z zasadzki. Dziękuję ci, tato, dziękuję ci, mamo. Taki przecież jestem, jak mnie wychowano. No, gotowe. Myślę, że wykopaliśmy wspólnie wspaniały grajdół plażowy. Będziemy w nim leżeć przez 2 tygodnie. Tak, odwaliliśmy kawałek solidnej, dobrej roboty. Jest taki głęboki, że kiedy się w nim leży, nie widać ani morza, ani wydma. Nie wiedziałem, że nad morze jeździ się po to, żeby przez cały czas siedzieć w dole wykopanym w piasku. Jednak tak właśnie się robi, syn. Człowiek odpoczywa w zasadzie tylko wtedy, kiedy ma własny porządny grajdol, z którego nic nie widzi i jego nie widać. Strasznie tu gorąco. W grajdole jest zawsze gorąco. Nie powinien docierać do niego nawet najmniejszy powiew wiatru. Przywieziałeś się, Maurycy. W czasie wojny japońskiej spędziłem 3 miesiące w identycznym okopie. Gdybyśmy ustawili na przykład karabin maszynowy, moglibyśmy bronić się skutecznie przed całą armią japońską. Mamy stąd wyśmienicie pole obstrzału. Jutro przytargamy tutaj trochę desek wyrzuconych przez morze i zrobimy naokoło palisadę. Po co? Grajdą jest tym lepszy, im bardziej w zasadzie warowny. Nad morzem obowiązują pewne zwyczaje, synu, których... trzeba się trzymać. Nie podoba mi się to. Wyobrażałem sobie inaczej wakacje nad morzem. A pierwsze wrażenie bywa często niekorzystne, ale z czasem, synu, polubisz grajdoły i przekonasz się, że nie można się bez nich obejść. Posmaruj mi plecy, Grzegorzu. W tej chwili. Niżej. Proszę bardzo. Co to jest? Jest to maść do opalania mojego własnego pomysłu. Składa się z nafty, margaryny, towotu i kilku innych ingrediencji. Pachnie nieprzyjemnie, ale opalenizna uzyskana przy jej pomocy utrzymuje się przez 2 do 3 lat. Nad morze jeździ się po to, żeby się opalić. Tak. Najlepsze miejsca do opalania są na łące pomiędzy torem kolejowym a widmami. To prawda, ojcze. Niestety w tym roku przyjechaliśmy za późno i dlatego musimy chodzić na plaży. Niemniej jednak myślę, że nieźle będzie nam w zasadzie w tym grajdole. Mówi dziadek o tej zakurzonej łączce przy torach? Tak, przychodziliśmy tam. A rzeczywiście, pełno tam ludzi. Jak oni mogą tam wytrzymać? No, jesteś tu po raz pierwszy, Maurycy, więc nie jedno ci jeszcze dziwi. Ci, którzy leżą przy torze kolejowym, mają stamtąd w zasadzie o wiele bliżej do domu niż my, którzy musimy leżeć na plaży. No ale w zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Czy będziemy się kąpać? Nie. Woda jest zimna, a nawet by była ciepła, to także nie kąpalibyśmy się, ponieważ jest słona. No to po co tutaj przyjechaliśmy? Na wakacje. O, czuję, że już mnie chwyta. Co ojca chwyta? No. Słońce. Ha, ha, ha. Ale ojciec już jest czerwony jak bura. Naprawdę? Ojciec też, Grzegorzu, spiekłeś się jak rak. Jestem w tym roku pierwszy raz na słońcu. Marylo, ty też pięknie się opaliłaś. Czuję, że dzisiaj w nocy wyskoczą nam wszystkim bąble i pęcherze. Na pewno. Pierwsza skóra, tak. Będę się uścić jak wąż, zobaczycie. Może lepiej przejdźcie do cienia. Nigdy. Chodzi o to, żeby już pierwszego dnia opalić się w zasadzie na zapas. Jutro może padać deszcz. Która godzina jest? Spóźnimy się na obiad. Najprawdopodobniej tak. Musimy się pośpieszyć, słuchajcie. Ubierajmy się. Gdzie jest moje ubranie? Moja sukienka gdzie jest? Moich rzeczy też nie ma. Okradlina. Patrzcie, to są tylko spodnie dziadka. No pewnie kto by się połaszył na takie w zasadzie stare łapy. Ja wypraciam sobie. Na pewno okradli nas, kiedy kopaliśmy grajdą. Trzeba iść na milicję. Nago! Niech ojciec się ubiera. Nie bali się. Szybciej, papo. Dobrze. Ma ojciec do załatwienia 3 rzeczy.
Uprzedzić gospodynię, że spóźnimy się na obiad. Tak. Zawiadomić milicję o kradzieży. Tak. I wrócić tutaj z jakimś ubraniem dla nas. Tak, tak jest, będzie u kreskazu. Trzymajcie się, dzieci! Pogalopował. Ładnie się zaczyna, same straty. Nie denerwuj się, Grzesiu. Być może uda nam się odzyskać przynajmniej niektóre rzeczy. Gadanie, szukaj wiatru w polu. To nasza wina, trzeba było postawić kogoś na straży. Mamo, tato. Co tam znowu? Zobaczcie. A, nasze ubrania. Ktoś zakopał je w piasku. Och, Bogu, dzięki. No. Ale kto to mógł zrobić? Z tej strony kopał dziadek Jacek, to na pewno jego robota. Głupi dowcip. Nie rozumiem, co mu strzeliło do głowy. A ja rozumiem najprawdopodobniej. No. Dziadek dostanie dzisiaj obiad i to nawet aż 4 obiady. Przechytrzył nas. A ja rozumiem najprawdopodobniej. A nie załamuj się, Marylo. Dziś on nas, a jutro my jego. Jak w rodzinie, prawda? O, już ja mu pokażę. I ja. Damy mu jeszcze bobu. Co? Co to? Licjant. A więc... Idzie w naszą stronę. A więc... Więc ojciec wypełnił jednak część polecenia. I teraz będziemy musieli się tłumaczyć. Tak, to zabierajmy rzeczy i w nogi. Szybciej, szybciej, Grzesiu. Maurycy. Co robi milicjant? Stoi, zamurowało go.